to jest? Na co mam głosować? O, przepraszam. Nie, bo wie pani co... O, mama Niemka, babcia Niemka, dziadek Volksdeutsch. To jest Volksdeutsch. Volksdeutsch. PiS to jest nazi. Aż tak? Tak. Pytamy o Donalda Tuska. Nie, proszę pana, to niedobry człowiek. A dlaczego? Proszę pana, on tyle zła przeciw Polsce robi. Nie jest Polakiem, nie, a ja jestem Polką, warszawianką. Przeżyłam powstanie, okupację i ten człowiek się nie nadaje, żeby Polakami rządził. No i teraz pytamy Polaków, czy się zgadzają z taką opinią, czy nie? Czy może on jest... No... To jest kurczasz, nie chyba co dalej. A pan jak, też pana tak to oburza, czy nie? Czy jest komuna? Czy pana, ja komuna? Nie wiem, kto on jest, tylko wiem, że jest cały cholery, gdyby kopnął tego. No, ale to jeśli nie jest Polakiem, to kim jest? No, mama Niemka, babcia Niemka, dziadek Volksdeutsch. Urodzony tylko w Polsce. Przecież mamy nie Polaków urodzonych w Polsce. To jest złodziej, który okradł Polaków z OFE. Okradł Polaków z OFE, a mówi, że on tego nie zrobił. Złodziej. Nic no bo, więcej. No bo wie pan, no bo właśnie Jarosław Kaczyński mówi, że PO to komuna i pytamy dzisiaj Polaków, czy to prawda, czy nie? To jeszcze gorzej jak komuna. To jeszcze jest, gorzej. To jest Volksdeutsch. Volksdeutsch. Może mu się kojarzy z nazwiskiem, chociaż to nazwisko nic nie mówi, że to jest niemieckie. Złodziej Volksdeutsch. Czyli... Miliony Polaków okradł z OFE. No ale a mówi, że nie. No wie pan, no ale teraz oni mówią, że to z kolei PiS okrada. Jak? Że, nie. Że, no wie pan, że tam w spółkach ja jestem, Skarbu Państwa. Ja nie jestem ani za PiS-em, ani za tam SLD, ani z Platformą. Ale ten człowiek tylko szkodzi Polsce. Czuje się pan po prostu tak, pokrzywdzony tak, za okresu jego rządu. Tak, to jest złodziej. Złodziej, który okradł Polaków z milionów złotych. I pan mu tego nie wybaczy. Nie wybaczy. Nigdy. Pytamy Polaków o Platformę Obywatelską. A idź pan nie? z tym człowiekiem. Bo, ale, no chwila, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że Platforma Obywatelska to jest prawdziwa komuna. I pytamy, czy to prawda, czy nie. Nie chcę z tym człowiekiem patrzeć na niego. Że pan. W ogóle? A dlaczego? To niedobry człowiek. No ale ma ładny uśmiech tu. Nie. Tak. Nie. A jak pani myśli, dlaczego Jarosław Kaczyński mówi, że Platforma Obywatelska to jest komuna? Nie, co? Dlaczego Jarosław Kaczyński mówi, że Platforma Obywatelska to komuna? A ja nie wiem. No bo pani żyła przecież w okresie komuny. Żyłam, bo ja mam dużo lat. Ja nie wiem, dlaczego pan Kaczyński tak mówi. A pan, przepraszam, jak pan uważa, bo Jarosław Kaczyński mówi, że Platforma Obywatelska to jest komuna. No i pytamy Polaków, czy to nie, prawda, to jest, czy nie? To jest głupota. Jeżeli się rozchodzi o partię, to raczej PiS to jest nazi. Aż tak? Tak. Ja się w rodzinie pokłóciłem, z kolegą się pokłóciłem. O to właśnie. O to. Bo on, kolega jest za nim, a ja nie. Jak go widzę, to mnie trzęsie. Aż tak? Trzęsie mnie to. Aż tak. Ja żadnej telewizji TVN nie oglądam i u mnie jest zabronione tej telewizji oglądać. No wie pan, no tutaj przed chwilą pani mówiła, że Tusk to jest coś panu... Niemiec, tak powiedziała. No i jak to teraz? A jaki Niemiec? No tak, że mówiła przed chwilą. Że jest Gdańska, że miał dziadka, którego zabrali siłą do Wehrmachtu, to jest Niemiec. Wszędzie jest Polakiem, w całej Europie. I to jest jeden z najlepszych polityków w Europie. Niektórzy mówią, że to najwybitniejszy polityk, że tam był w strukturach... Kto? No, tam z opozycji, że to był w strukturach europejskich, że tam... Przez co? Przez Putina? Przez Merkel? Że on tam był przez obce państwa? Tak, przez Niemców i Ruskich. I to jest zdrajca narodu. Ja uważam tak, za czasów PZPR-u wszystko budowali, a przyszły takie lata, że to wszystko sprzedali. No ale no to zgadza się pan z prezesem, czy nie? No chyba bym się zgodził. Że to jednak komuna. Co to jest? Na co mam głosować? O, przepraszam. Nie, bo wie pani co? Nie, bo my... Przepraszam, nie, bo... za tą rękę. Nie, dobrze, nie, bo wie pani co? No to dobra, właśnie, dobra, bo nie, bo już ja wiem, co ja wiem. A, nie, już bo... ja wiem, co ja wiem. I dziękuję i nie, za nic pani takiego już nie chce, bo... kandydata. No nie, no bo właśnie Jarosław Kaczyński powiedział, że PO to komuna i pytamy Polaków, czy tak jest, czy nie? Nie dyskutuję na ulicy. PiS mnie denerwuje, ale ci jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej? A pani zauważa? Nie. Że to nie jest komuna. Nie komuna. Nie komuna. Nie. Ale panią też tak denerwuje? Czy... No troszeczkę tak, uważam, że właściwie jest to osoba już troszeczkę wyczerpana. Wyczerpana? Tak, bo się przydał jeszcze ten jego stary ogień, ale
ale... Ale bardziej wyczerpana jak Jarosław młodego. Kaczyński, czy... No. No bo tam też mówią, że on też tam to niech mi pan nie mówi, o tamtych niech mi pan nie pyta. O a jak pani myśli, dlaczego on mówi, że to jest prawdziwa komuna? Wie pan, to jest taki wiek człowieka, że ja też mogłabym tak mówić, ale to nie jest komuna. Ja pamiętam też komunę dobrze. Czy to prawda, czy nie? Prawda. Prawda? A dlaczego? No, tak mi się wydaje. Tak się doświadczenia. A jak pani myśli, dlaczego prezes tak właśnie mówi, że to prawdziwa komuna, że taki... Niektórzy mówią, że trochę za ostro. Ze swoich doświadczeń. Ze swoich doświadczeń. Tak. Tak. No chyba, prawda, chyba on jest prawdziwa komuna. Kto, Jarosław Kaczyński? No, a jak... Ja przeżyłam komunę i wiem dobrze, jak było, i on jeszcze bardziej niż komuna. Jak pani myśli, dlaczego Jarosław Kaczyński tak mówi, że to jest komuna? Mi się wydaje, że dużo osób, ze względu na to, że on tam daje te pieniądze, to w sensie tam te trzynastki zamiast normalną podwyżkę, ale na to się łapie. Dlatego tak mówi, żeby ten swój elektorat... Ten taki twardy przekonać, żeby głosowali właśnie na PiS, a nie na PO. A, czyli tutaj pan uważa, że Platforma Obywatelska to nie jest komuna? No to wiadomo, że nie jest komuna. Jeżeli się rozchodzi, to są liberałowie, no i koniec. Raczej tak. Raczej tak? Tak. A dlaczego? Jezu, bo Tusk. Co on takiego tam? To jest ten, inaczej powiem. Komuna trochę w innym wydaniu. A w jakim? Udają ten niby kapitalizm, ale to jest ten nieprawda. To jest normalnie komunizm. On robi ten i to samo co ten. Co Putin, co chyba w zmowie albo jak. Co Putin? Jakby pan oglądał tylko TVP. To nie wiem, jaki miałby pan stanie. No. Bo wie pani, tu jedna pani powiedziała, że to Niemiec. No to bredzą tak, no tam w tej telewizji tak bredzą i ludzie jak to ludzie, no. Czyli pani się nie zgadza z Jarosławem Kaczyńskim? No pewnie, że nie. Prawda? Pani też tak uważa? Skoro mąż mówi prawda, to prawda. A czemu pan tak uważa? Facet jest nie do życia. Że nie do życia? No bo oni mówią, teraz robią te aleje milionerów, że oni tak kradną z PiS-u, tak mówią. Nie ma na to żadnych, wie pan, dowodów, że kradną, a tych to pamiętamy jak kradli. Komuna tam się z ruskimi kojarzy. No a Jarosław Kaczyński powiedział, że PO to komuna. No i pytamy teraz, czy to... Proszę pana, to takie troszeczkę dla mnie zawiło, ale dziada nie lubię. Tuska? To oczywiście. A dlaczego? No za takie oszukiwanie, ile naobiecywał, naobiecywał przed wyjazdem za granicę. Panie, pamiętam, jak on powiedział, pokazywali takie plakaty, siedzieli tam ludzie na balonach sobie tak nad morzem, pili kole, a potem zabrał za przeproszeniem dupę w troki i wyjechał. No to właśnie prezes powiedział, że za ich czasów to była tylko piłka, winko i cygarko. Tak, tak, z całą pewnością.